Dramat Klaudii Halejcio w willi za 9 milionów, ukochany rozwalił jej Mercedesa za ponad 200 tysięcy złotych, foto. Mimo że aktorska kariera Klaudii Halejcio zaczęła się już w dzieciństwie, to dziś celebrytka odnajduje się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Na Instagramie Klaudia obserwuje już ponad 600 tysięcy fanów, a celebrytka starannie dba o to, by widzowie nie narzekali na nudę i co chwilę dostarcza im nowych wrażeń. Zobacz, dramat Klaudii Halejcio i jej ukochanego, nie zasmakowało im jedzeniem w najlepszej restauracji na świecie. Dramat, serio. Niedawno Halejcio wybrała się w przedświąteczną podróż do Nowego Jorku, którą oczywiście zrelacjonowała na swoim profilu. Niestety nie wszystkie luksusowe miejscówki okazały się idealnym celem podróży. Bowiem wraz z ukochanym Oskarem udała się do restauracji, uchodzącej za najlepszą na świecie i kropka czekało ją wielkie rozczarowanie. Serwowane potrawy wyraźnie bawiły celebrytkę, która ochoczo komentowała dania na swoim profilu, przyznając przy okazji, że nie poleca osławionej restauracji. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec dramatu w życiu celebrytki. Tym razem Halejcio zaprezentowała swoim widzom kropka roztrzaskany samochód. Jak wyjaśniła, jej wybranek niezbyt dobrze wykalkulował odległość i uderzył wartym ponad 200 tysięcy złotych Mercedesem w ścianę garażu. Wszystko zaczęło się jednak od wojny o płytki. Opowiem wam, jakiego geniusza mam w domu. Niedawno skończyliśmy remont, Oskar stwierdził, że on musi mieć piękny garaż, ponieważ on jest fanem motoryzacji, ma różne samochody i kłóciliśmy się o płytki. Wymyślił sobie lakierowaną ścianę z płytek, ale stwierdził, że będzie ładniej, kiedy taka lakierowana ściana również będzie na podłodze i ja wysłałam Oskarka, jedź po lakierowane płytki i co, zaczęła na swoim profilu. Zobacz, Klaudia Halejcio sprawiła rocznej córce miniaturowego Mercedesa, foto. Po chwili wyjaśniła wszystkim zainteresowanym kulisy garażowego dramatu. Wjeżdżając do garażu, nie zdążył się zatrzymać. On ma taką tutaj ścianę rzeczy, którym wylicytował na aukcjach charytatywnych. Tutaj ma być taka gablota rzeczy, które sobie wylicytuje i na które oddaje pieniądze. Wjechał w częściowy pomnik chwały i kropka rozwalił cały mój samochód. Zaraz będzie rozmowa, dlaczego moim, mówiła na Instastory. Normalnie dramat Klaudii Halejcio w willi za 9 milionów, dodała rozbawiona Klaudia, pomagając nam przy okazji w wyborze tytułu. Zobaczcie, jak teraz prezentuje się luksusowy Mercedes Halejcio. Lekka kraksa.